Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Taki makijaż dzisiaj do vlogmasa, a tak naprawdę to jest maseczka ze Skin 79 na pory. I przyszłam tutaj tak chwilę do Was pogadać. Cieszę się, że zamówiłam soczewki i mam nadzieję, że przyjdą przed świętami, no bo człowiek ślepnący to człowiek nie nadający się do niczego. Powinnam była wcześniej je zamówić, no ale wiecie, czekałam na jakąś godną promocję. No i umówiłam się również do fryzjera, do tej fryzjerki, o której Wam mówiłam na Instagramie, że jest spoko. Taka dużo mówiąca i opowiadająca, co na dłuższą metę jest dla mnie trudne, bo ja nie mogę się aż tak tyle skupić na czymś gadaniu, a sama mówię niewiele, więc wolę jak ktoś opowiada, co właściwie jest w sprzeczności z tym, co tutaj się dzieje na kanale, no ale wiadomo, to jest inna sytuacja, także się umówiłam. A ostatnio fryzjerka moja, no byłam u niej wiele razy i chodzę do niej, bo ona bardzo dobrze ścina, ale ona opowiada, że ktoś ma na przykład żałosną fryzurę, albo że nie może mieć po 30 długich włosów, bo jest żałosny i że to wygląda tragicznie i tak dalej. To tak jakoś średnio mi się chce tego słuchać, mimo że sama mam krótkie i jestem po 30. No to takie wygłaszanie stanowczych poglądów jest dla mnie trochę nie do przyjęcia, takie zero-jedynkowe, więc wolę tego nie słuchać. A poza tym jak ona zawsze mówi, że nie będzie mnie ścinać krócej, bo woli, żebym szybciej przyszła. Nie wiem, nie ogarniam. No i słuchajcie, ale to już abstrahując od tego, otwórzmy sobie, tak tutaj się kręcę, bo przyszły 3 paczuszki z AliExpress i to są rzeczy, które zamówiłam, biżuterię, którą zamówiłam, chociaż czy wszystko było biżuterią? Chyba tak. Które zamówiłam na Black Friday. Ojej. Kolczyki. Patrzcie na to. Łomatko. I nie wiedziałam, że to będzie takie duże, ale mega, to są takie neonowe błyskawice, jak widzicie. Super, bardzo fajna sprawa. Może jeszcze średnie, bo mam 3 rzeczy tutaj. Może tę średnią otwórzmy. Fajnie, bo myślałam właściwie, że nic nie przyjdzie, słuchajcie. Jakoś widzę, że sobie tutaj nie radzę. Nic nie przyjdzie, no bo było sporo tych zamówień i nawet od wielu sprzedawców, chyba jednak nożyczki pójdą w ruch, dostałam informację, że przesyłka będzie wydłużona, co mi tam oczywiście nie przeszkadza, chociaż wiecie, fajnie się odpakował. O, to są te kolczyki serduszka, patrzcie, takie, o, wiszące, może ja to postaram się tutaj Wam zobrazować. O, no, mega. Piękne i nawet są ładnie wykonane, powiem Wam, bo czasami wiecie, jak to jest, a właściwie w wielu przypadkach patrzymy, zdaje nam się, że ta rzecz jest fajna, a później okazuje się, że kompletnie nie odpowiada opisowi i temu, co na zdjęciu. Takie, wiecie, expectations versus reality i później... Dobra, inne, ostatnia to jest taka największa paczuszka. Zobaczymy. Co to jest? Patrzcie na to. Mega. Dobra, przybliżę, ale chyba się nie wyostrzy. Ojej, to jest to. No aż żałuję, że jest ostatni vlogmas, bo bym mogła jeszcze w tych kolczykach, słuchajcie, ostatni, jutro będzie ostatni, ale mogłabym jeszcze powystępować w nich. Cudo, przepiękne. Także naprawdę te 3 rzeczy. A jeszcze coś mi tutaj wysłali. Dziękują mi za zamówienie, bla bla bla. Super. Fajnie, no, powiem Ci, że my friendy, powiem Wam, że my friendy się postarały. Bardzo fajnie, no, jestem zadowolona. Także to tyle tytułem wstępu, jeszcze Wam coś jednego pokażę, ale to za chwilę, no i oczywiście będziemy się malować. Wiecie co, stwierdziłam, że być może skorzystamy jeszcze sobie z tego peelingu, no teoretycznie ma on wygładzić nam skórę i co zrobić, i wyrównać jej kolory. Także tak to wygląda w środku. Ja to dostałam jakiś czas temu, jak byłam na targach Beauty Days. Tutaj brudasy oczywiście zaraz pójdą do kąpieli. Także zaraz sobie użyjemy i zobaczymy. Jak to będzie coś fajnego, no to byłoby miło. No powiem Wam, że chyba się muszę tym zainteresować, bo ta skóra jest wyraźnie wygładzona i taka, nie wiem, miałam takie uczucie ulgi. I takie coś, że no, faktycznie ten peeling zadziałał. Także no, fajnie. Coś fajnego. No dobra, zaczynamy makijażowanie. I co mogę powiedzieć na początek, oprócz tego, że wydaje mi się, że przygotowałam sobie tutaj zbyt dużo rzeczy do tego makijażu i wyjdzie jak zwykle.
ale błyszczy się trochę i będzie troszeczkę fioletu, troszeczkę różu i niebieskiego. Także słuchajcie, wziąłam sobie tutaj paletę, ona się nazywa Abracadabra. Ja ją kiedyś już pokazywałam w filmie i bardzo mi się podoba, fajna jest. I słuchajcie, Magic Act. O, to mnie cieszy, ten kolor mnie bardzo cieszy. Wziąłam sobie również Magic Points jako niebieskości, Magic Points, 5 Points Mio. Może to? Nie wiem, bo tak teraz naprawdę zbyt dużo tutaj tego wyciągnęłam. I nawet wziąłam pomadkę, której nie lubię, z Vibo Magic Pop Glitter Lipstick. Ja mam w odcieniu nie wiadomo jakim, 04. Nie lubię, ja o niej wspominałam w bublach, no ale być może coś z niej tutaj ugotujemy dzisiaj. I mam dwie pomadki z Hean. Nie wiem. Także chciałabym coś nałożyć dzisiaj na płynną pomadkę. Natomiast skupmy się i na niebieskościach, i na różowościach. Chciałabym użyć, słuchajcie, też, no chciałabym użyć, ja tutaj po prostu jak marzenia. Turbo pigmenty. Ale, dzisiaj Saba. Może turbo fuksja. A może magenta. O, magenta jest tutaj. Tutaj jest nasza koleżanka. Zobaczymy, jak to pójdzie. Natomiast nie obiecuję niczego, bo wiadomo, jak to jest. Sprawa może się koncertowo rypnąć. Natomiast to by było na tyle. Tytułem wstępu, jak widzicie, brwi już gotowe. Przypruszona powieka, szczególnie tutaj pod łukiem brwiowym. No i co? Działamy. Przedostatni vlogmas, przedostatni makijaż. Miejmy nadzieję, że sprawa będzie się miała zacnie. Już się przybliżam i działamy. Okej, jedziemy z tym makijażem i faktycznie zaczniemy sobie, słuchajcie, od tego cienia niebieskiego. To jest paleta Carnival. No, ale te pędzle już naprawdę muszę wywalić. Tak sobie obiecuję, ale być może to powinno być moje postanowienie noworoczne. Wywalenie pędzli. Oczywiście tych zdezelowanych, no bo wiadomo. Fajna jest ta paletka, zresztą już był osobny film i tak dalej, wszyscy wiemy, o co chodzi. Spoko jest, napigmentowana jest naprawdę szaleńczo. O, właśnie dostałam informację od kącika zewnętrznego, żeby się ewakuować lub też żeby chociażby uważać dzisiaj. No dobra. Tak jak Wam mówiłam, lepiej tę wiadomość otrzymać wcześniej i później odpowiednio się nastawić, żeby tam nie ładować matów, tylko właśnie jakoś się ratować turbopigmentem. Chociaż wiecie, mogłabym spróbować coś osuszyć, ale nie wydaje mi się, żeby to przyniosło dzisiaj jakąkolwiek korzyść. Okej, dobra. I jedziemy z pomadką Hean. Weźmiemy sobie tę, bo wydaje mi się, że ta bardziej mi pasuje do sukienusi. Ale opowiadam. Co ja opowiadam? Zastanawiam się, gdzie ten niebieski brokat. No ale chyba na środku powieki. Co oznacza, że tę pomadkę sobie tutaj damy. Postaram się przynajmniej w wewnętrznym kąciku. Też ten wewnętrzny kącik. A czekajcie, może ja Was troszkę... O! Teraz jest klasyka. Chociaż tak jak Wam mówiłam, ja nadal uważam i obstaję przy tym, że lepsza jest do tych celów, właściwie najlepsza z tych pomadek, które miałam okazję testować do tego czynu, jakkolwiek to brzmi, najlepsza jest pomadka z Golden Rose. Dobra, i tak to wygląda. Oczywiście fajnie by było to rozblendować. Sara. Aha. No tak. No dobra, jedziemy z tym. To, co nam się rypło, to oczywiście, słuchajcie, zaraz usuniemy patyczkiem kosmetycznym, więc jest spoko. Jeszcze nie panikujemy. Czekam oczywiście, aż ona sobie tak leciutko przyschnie. Miało być jej mniej, no ale wyszło jak zwykle. No i staram się tutaj troszeczkę ją rozprowadzić. Mam nadzieję, że wyjdzie mi coś fajnego z tej niebieskości, a nie bruda sroku. No i zaraz się wspólnie zastanowimy, który cień będzie mi tutaj pasował, żeby położyć na tę pomadkę. Czy ta piąteczka z
Mio. Czy ten cień by mi pasował, czy on jest za jasny? Możemy spróbować, słuchajcie. Spróbuję na dolnej powiece troszeczkę go położyć. No, mam pewne obawy. Ale nie, chyba jest ok. Dobra. No i oczywiście to samo powtarzam. Na górnej powiece. I jesteśmy, mam nadzieję, w domu. Doblenduję sobie ten kolor. Oczywiście na górze. I co nam tutaj powstanie? Sama jestem ciekawa, bo po prostu dzisiaj naprawdę bez jakiegokolwiek planu. Chociaż wiecie, jak to jest. Człowiek sobie dużo przygotował. Myśli sobie, o, ale mam tego. No ale jak wiadomo, od przybytku głowa boli. Chociaż mówią, że nie boli. Moim zdaniem boli. Okej. Wiecie, ja to tutaj tak delikatnie robię, bo obawiam się, żeby mi się tutaj nic nie zadziało, ale... Wracam do pędzla zdezelowanego i poprawiam niebieskość. Sorry, że ja wam wjeżdżam tutaj z lusterkiem. Naprawdę się staram, żeby wam nie wjeżdżać. Ale wiecie, jak ja już zaparkuję, no to czasami jest mi trudno się z tego wycofać. Fajne coś tutaj mi się tworzy, takie zabawne, wydaje mi się. Przeciągniemy sobie troszeczkę jeszcze. Cały czas o, widzicie? Patrzcie, jak tutaj mi łzawi. Halo, Saba, nie płacz, kiedy odjadę. Wydaje mi się, że tam sobie na dole właśnie damy turbofuksję, żeby, słuchajcie, no nie wyglądało to tak strasznie jak teraz, no bo widzicie, widzicie, jak to jest. Także oczywiście nałożę na cleansing lota i tak dalej, więc trochę sobie tutaj jeszcze dokoptuję tej niebieskości, aczkolwiek to tak bardziej od niechcenia. Ja wiem, że to teraz wygląda jak znak drogowy, jakbym przedzieliła na pół jak dziad, ale nie martwmy się, bo tutaj będzie ten brokat, słuchajcie, więc jest ok, będzie brokat i będzie turbofuksja, także spoko, niczym się tutaj nie przejmujemy, że to wygląda na razie, jakbym dziadowała na wysokim poziomie. Dobra. Uhuhu, cześć! My się lubimy z tym brokatem. Bo myślałam, powiem wam, jak dostałam tę paletę, to myślałam, że to będzie takie coś jak właśnie takie brokaty, jak było się dzieckiem. A okazuje się, że on jest fajnie kryjący i również bardzo ładnie się trzyma. Także staram się pokryć to równo. Czy ja bym mogła skorzystać z różowości w tej palecie? Raczej, słuchajcie, nie, bo to jest taka... Zaraz wam pokażę. To jest taka malinowa. Malinowy róż taki, który raczej mi tutaj nie pasuje. A skorzystamy sobie z tej magenty. Nie wiem, jak wy uważacie, jak się na to zapatrujecie. Fajnie, nie? Nałożyłam już klej, więc jedziemy z koleżanką magentą. I postaram się te dwa kolory tutaj tak... Mam nadzieję, że dobrze połączyć. Myślę, że przyjaźń z magentą będzie. Zresztą ja już ją wcześniej pokazywałam, ale ja myślę, że nie zaszkodzi. Także bardzo się cieszę, że nie jesteście zmęczeni turbopigmentami, zwłaszcza w moich turbovlogach. I tutaj sobie postaram się jeszcze coś wyblendować, doblendować. I tak samo jednak tutaj troszeczkę, słuchajcie, dołożymy sobie niebieskości ponad tym brokatem. Troszeczkę, żeby też była taka chmurencja. O. No. I nawet jest bardziej intensywna. Więc... OK, cokolwiek nam się tutaj sypie, kompletnie się tym nie przejmujemy. I tę magentę również walniemy sobie, słuchajcie, na dolną powiekę. Ja tam już zaznaczyłam inglotem. Zaznaczyłam.
Już ja ci dałam zaznaczać. Dobra. Hu, hu, hu. No z czego ty się tak cieszysz? Z magenty. Dobra. I zaraz pomyślimy sobie, co dalej. Aczkolwiek mam ochotę sobie zrobić neonową kreskę na linii wodnej, chociaż ona niedawno była. Ale no mam ochotę. Natomiast co w kąciku zewnętrznym, słuchajcie? Myślę, że można by utrzymać ten brokat, ale jednak trzeba dodać tej niebieskości, żeby znacznie bardziej podkreślić. O! Podkreślić. Ale ja dzisiaj plotę 5 przez 10, uzupełnić to krycie. Plotę oplatam. Zastanawiam się, czy sobie jeszcze nie przyciemnić tego zewnętrznego kącika. No i oczywiście tutaj też sobie działamy z inglotem, czyli nakładam inglot i nakładam Magic coś tam. Panie, pokaż się. Jak masz na imię? Magic Act. Dobra. A jeszcze wyjechałam tam. Dobra, wyjeżdżamy, spoko. Magic Act. Ale coś mi się tutaj nie przykleiło. Czy mi się tylko wydaje? Czy mi się to tylko wydaje? Chyba jest ok, ale na dole może coś innego jeszcze tutaj wprowadzimy. Jakiś inny kolor. Chociaż w sumie nie mam ochoty. O, podoba mi się to połączenie. Coś mi zjeżdża. Halo? Czy to klej z inglota? Poproszę o przyczepność. Słuchajcie, muszę dołożyć ten neon, no bo no, nie byłabym sobą, gdybym tego nie uczyniła. Oczywiście można to zostawić tak, jak jest. I stwierdziłam, że nie będę... nie będę nic wyciągać. Że nie będę korzystać z przyciemnienia zewnętrznego kącika. Natomiast właśnie z tego neonu skorzystam sobie, a i owszem. I to będzie neon, który zwie się Blame My Birth Chart. Także słuchajcie, nałożyłam oczywiście na kredkę pierdynę. No i działamy. O! I nałożymy sobie troszeczkę tego. No tak jak wtedy. Także nic się tutaj nie zmienia. Intensywność jest. Czy już pomalowałam soczewkę? Czy jeszcze nie? Może sobie dzisiaj też rzęsy dodamy, tak jak wczoraj, słuchajcie. Szalejemy. Weekend jest. Okej. O, ha. No i tak to wygląda na ten moment. Oczywiście ja sobie tutaj wszystko posprzątam, także wiecie, nie przejmujcie się tym. No ja to tak potrafię. No ale jak się błyszczy, to tak widać również pod okiem. Także tak to wygląda na ten moment. Dosyć błyszcząco i kolorowo. No i zobaczymy, jak to będzie z rzęsami, z całą twarzą wyglądało. Mam nadzieję, że fajnie, a nie jak dziadyga. Okej, i tak wygląda skończony makijaż, co oznacza oczywiście to samo, co powtarzam za każdym razem, czyli że widzimy się po raz ostatni dzisiaj, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni w ogóle. No i co? Niezmiennie muszę powiedzieć, że kąciki dzisiaj... Z tym, że niekoniecznie. Także powiem Wam, że ja już wszędzie czuję zbliżającą się powódź, jak w 97 roku. I powiem Wam, że zarówno w kąciku wewnętrznym, jak i zewnętrznym, rzęsy, wszystko zaraz się sprawa rypnie po prostu naprawdę koncertowo. Ale mimo wszystko myślę, że nawet może być ten makijaż taki dosyć ciekawy. Cieszą mnie bardzo te brokaty, bo fajnie one się przyklejają, ładnie wyglądają, ładnie błyszczą, wszystko jest na swoim miejscu. Klej z inglota również się sprawił dzisiaj znakomicie, także jak najbardziej. No i co, dziękuję Wam oczywiście za dzisiaj, bardzo mi było miło, że byliście tutaj ze mną i oczywiście zapraszam Was jednocześnie na ostatni vlogmas już w tym roku i wtedy sobie dopiero podsumujemy, jak to tutaj wyszło. No i co? Dzięki już za dzisiaj. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć!